Cześć, mano, witajcie w kolejnym odcinku ze Stumble Guys na moim kanale. No i moi drodzy, dzisiaj będziemy grać sobie na nowej mapie, a ponadto zagramy sobie inne różne giereczki i do tego otworzymy sobie mnóstwo ciekawych kół fortuny, które zostały dodane do Stumble Guysa. Dlatego też z tego powodu zrobiłam to pierwszy raz i pierwszy raz w życiu wydałam pieniądze na grę. A mianowicie doładowałam, jak widzicie, trochę klejnotów. Może nie jest ich jakoś sporo, ale jednak ich trochę jest, dlatego dzisiaj będziemy sobie otwierać koło fortuny. Nie jedno, nie dwa, a naprawdę dużo, więc oglądajcie koniecznie odcinek do końca, bo może być naprawdę ciekawie, a za takie poświęcenie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał, bo być może w przyszłości znowu wydam pieniądze na grę i zakupię więcej klejnotów, kto wie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać, a my, moi drodzy, przejdziemy sobie może w tym momencie w końcu do sklepu, żebyście, kurczę, tutaj już na samym początku się nie zanudzili. I co, patrzcie na to, jakie kozackie oferty. My dzisiaj wszystko będziemy otwierać, moi drodzy, wszystko, co tutaj widzicie, ale może byśmy zaczęli na samym początku od darmowych, no bo jakżeby przykro byłoby tego nie odebrać, moi drodzy, więc lecimy z darmowym kołem fortuny i zobaczymy, co nam wypadnie. I wydaje mi się, że zwykłe gówno. No właśnie, tak jak myślałam. Dobra, mam 5 stumble coinów, a dzięki temu będziemy mogli otworzyć sobie, kurcze, epickie skórki, bo mamy 70, wcześniej miałam troszeczkę mniej, więc, moi drodzy, co? Chyba lecimy z pierwszym kołem dzisiaj, takim, wiecie, już lepszym, specjalnym. No i jak dzisiaj nam wyrobi coś specjalnego, to będę chyba w siódmym niebie. No i uwaga, no nie, nawet chyba legenda, no tak jak myślałam, nie ma legendy, ale mamy duplikat, no kurcze. Dobra, źle się zaczyna, moi drodzy, ale to na tym nie koniec. Teraz może byśmy zagrali sobie ogólnie gierkę, no i zobaczymy, jak mi pójdzie, bo powiem wam szczerze, że bardzo dawno nie grałam w Stumble Guysa. A teraz mamy pivot, pasz, dobiegnij do mety, więc, moi drodzy, lecimy, let's go. Dobra, ładny starcik tutaj z mojej strony poleciał. Ja, jak oni się pchają, ale w ogóle, patrzcie to, ja latam w Stumble Guys, co to ma być, widzowie, co tu się dzieje? Ja, to jest naprawdę coś pięknego było. Chcę to powtórzyć, bo to ja nie wiem, jak to się stało, widzieliście to, ja nie wiem. Ja letałam normalnie, ale kurczę, no teraz już nie umiem tego wygadać. Dobra, nie wiem, jak to się stało, więc lecimy, ojojoj, to może być opłakane, to może się źle skończyć. Dobra, udało mi się z tego wybrnąć i czy, dobra, na razie jest okej. Jeszcze nikt nie dobiegł do mety, o kurczę, ale tutaj było salto w przód, w sumie nie jedno chyba. Dobra, czy uda nam się, no chyba tak, powinno się udać, nice, siódme miejsce zajęliśmy. No i pięknie, zaraz zobaczymy, jaka będzie kolejna mapa. Fajnie by było, kurczę, wygrać. No ale zobaczymy, no tak długiej przerwy to ja chyba nie miałam, ale zobaczymy, co będziemy mieli teraz. Proszę, dajcie jakąś fajną mapę, bo ja już tutaj, wiecie, no siedzę na gorącym krześle i uwaga, cóż to będzie? Laser Tracer. Nie jest źle, a zobaczymy, jaki mi pójdzie, widzowie. Dobra, lecimy i zobaczymy. Okej, okay. Nie chcę tutaj, wiecie, za bardzo jakby na samym początku, no, trojkordować, bo to może się źle skończyć. No spokojnie, tak? Teraz lasery lecą pomalutku, jeden i drugi, dobra, ojojoj, tutaj, o, no nie, tutaj się, o kurczę, wiedziałam. Tutaj niepotrzebnie się przytrzymałam, to naprawdę źle się skończyło i mam nadzieję, że kolejny raz to się nie powtórzy. Ale, moi drodzy, wiem, że lubicie otwierać koło fortuny i to was bardziej ciekawi, tak więc przejdźmy do sklepu i otwórzmy sobie kolejne szczęśliwe koło specjalne, znaczy epickie specjalne, tak można powiedzieć. No i zobaczymy, co nam wypadnie. Proszę, dajcie chociaż takiego skina, którego nie mam, jak już wydaję te coiny. I Blue Demon, okej, okay, bardzo fajny skinek. Nie posiadam jego, co ciekawe. No to tak, wyposażamy go sobie i zagramy sobie w końcu nową mapę Rush Hour. Wiem, że ona znajduje się w normalnych losowaniach, ale pewnie by musiała czekać wiecznie, żeby po prostu tamtą mapę tam wyrobić. A jak mamy niestandardowe grupy, to czemu by z tego nie skorzystać? Tak więc kręcimy się i czekamy na wylosowanie tejże pięknej mapy, bo z tego, co widziałam, jest ona po prostu cudowna, ale zaraz zobaczymy, jak się będzie na niej grało, więc, moi drodzy, no wow, mamy piękne śmieciarki, więc trzeba je przetestować, prawda? Dobra, lecimy. Kurczę, te boty mogą być tutaj denerwujące, ale nie chcę zmierzyć ich ilości, ponieważ ta gra bardzo krótko będzie trwała. Dobra, żeby nie odpaść, widzowie, bo gramy tylko i wyłącznie z botami. Jak ja odpadnę z botami, to no nie, potknęłam się, tak być nie może, ale powiem wam szczerze, że na razie ta mapa jest naprawdę prosta i fajnie będzie się na niej grało. No i zobaczymy, jak to się potoczy. Fajnie by było wygrać, kurczę, no gramy tylko i wyłącznie z botami, nie? Ciężko by było tutaj coś zwalić, aczkolwiek, no wiecie, jeden mały błot i leżymy, pyk, dobra, pięknie, no, o, lolo, prawie myślałam, że wypadnę. Było blisko, ale się udało. Uwaga, zostało się ostatnie miejsce. Czy uda mi się wygrać? Tak jest, przychodzisz, no nie wiem, czego się cieszę, przecież tutaj koronki nie ma, ale
ale zawsze coś na plus, nie? Pierwszy raz w ogóle grałam tą mapę, więc bardzo się cieszę, że udało mi się nią wygrać. A teraz chyba pozwólcie, że znowu przejdę do sklepu, moi drodzy. No i otworzymy sobie kolejne koła, bo chyba musimy jakoś te klejnoty dzisiaj wydać, skoro, kurczę, już się zakupiłam. Więc, moi drodzy, które koło teraz by otworzyć? Czy zamrożone specjalne koło, różowe koło, czy koło ametysowe? Jest naprawdę ciekawe i nie będziemy wszystkich naraz otwierać. Jakoś wiecie, to podzielimy. To wydaje się być ciekawe. Ametys Nynx. Bardzo fajny skinek, taki fioletowy. Tutaj, ej, Mr. Incredible! To jest fajne, 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 fajne koło. Boże, nie wiem ile razy słowo powiedziałam, ale dobra, zacznijmy od koła ametysowego. Wydaje mi się, że to będzie na początku git, więc lecimy. No i zobaczymy, co nam z tego wypadnie. Fajnie by było, żeby to była jakaś legenda, bo jak nie będzie legendy, no to będzie mi naprawdę przykro, że ja wydaję, kurde, klejnoty na nic i co? Ajajaj, moje szczęście i otwieram. Ej, ale tego skina nie posiadam, ale szkoda, że nie była chociaż to żadna legenda. No kurczę, ja wydaję tutaj klejnoty na nic. Dobra, lecimy z tym kołem fortuny. Może tutaj się poszczęści wypadnie coś specjalnego. Frozen Valkyria, na którą czekam, chociaż nie, kurde, ona przeleciała. No i no, nie mówcie, że będzie zielony typ, to widzowie, no. Musicie strzelić łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał, jeżeli tego morda jeszcze nie zrobiłeś. Być może w kolejnym kole, które będziemy otwierać za chwilę, różowe koło. Będzie po prostu lepsza nagroda, nie? Wypadnie jakiś lepszy skinek. A teraz lecimy z kolejną gierką i zobaczymy, jak to wyjdzie, moi drodzy. Dajcie znać, czy wygraliście już na nowej mapie w Stambul Guysie i jak wam na niej idzie oraz jak wam się ona podoba, bo jak widzicie, no tutaj jak się mapy losują, to ona przelatuje, więc wydaje mi się, że już mogliście na niej grać, więc zobaczymy, jak to u was wygląda. A my teraz mamy Jungle Roll, no i zobaczymy, jak to się, kurczę, tutaj potoczy. Powiem wam szczerze, nie za bardzo lubię tą mapę, ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, biegnij, 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 kurde, zakopałam się w błocie. No i tak nie może być, przecież ja jestem demonem, ja tu muszę być zło, nie? Muszę, kurde, wszystkich porobić. Muszę sobie za chwilę te kroki wymienić. Tak mi irytuje ten 2023, który się ciągnie za mną. I mimo, że ten rok może nie należy do najlżejszych, ale wydaje mi się, że na samym początku, jak się zaczyna, jest naprawdę spoko, nie? Tamten rok zaczął się, no, gorzej niż ten, ale, no, nie... Nie włączam w to pracy. Tak, liczę po prostu to, jak jest na co dzień. I teraz tak, no nie, zakopałam się znowu. No jak można się zakopać przed kamieniem, widzowie? Tak być nie może, no ja teraz mogę tego nie wygrać. Aczkolwiek mały sposób. Nice, dawaj, biegnij. Czy się dostanę? Please, 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 dobra. Chyba 13, 12 miejsce mieliśmy, bo 13 to nie było. Ale nice, udało nam się, kurczę, widzowie, ale tutaj jest zawał. Powiem wam szczerze, nie wiem kiedy raz ostatni grałam w Stumble Guysie chyba z wami na live i to był ostatni raz. A teraz losujmy kolejną mapę i zobaczymy, co to będzie, moi drodzy. Mam nadzieję, że może nowa mapa będzie. Rush Hour, dawajcie, proszę, dajcie wylosować tą nową mapę. W ogóle jak ona się tak przywija, jakie kolory są fantastyczne, powiem wam, o kurde, no nie. Los Temple, dlaczego, widzowie, to jest najgorsza mapa, no jak widzicie, ja już jestem na opłakanej pozycji i to może się bardzo źle skończyć, no ja nawet skoczyć nie dam rady, no nie, no najlepiej, kurde, jeszcze wywalić typa, ja rozumiem, że diabeł i zły, nie, ale no bez przesad, widzowie, to musi być dobrze, nie, dobra, dawaj, biegnij teraz, bo to może się źle skończyć, widzowie, to już... No, wydaje mi się, że nic z tego dobrego nie będzie, ale trzeba walczyć do końca, let's go, dawaj, ty, no nie, Boże, to można płakać z tego, widzowie, tego nie da się przejść, co to ma być? No tak, zabij się po prostu, tak, wypadnij po zerów, no i najlepiej, kurde, weź się zakop od razu gdzieś tutaj na tej mapie pod piachem i żyj pod kamieniem, nie? Tak na to wygląda, kurde, ja chyba nie wiem, kiedy raz ostatni grałam w Stumble Guysie, ja to chyba jestem teraz w epoce kamienia, tak można powiedzieć, no niestety, odpadamy, koniec rundy, dobra, widzowie, chyba trzeba otworzyć kolejne koło fortuny i wybrać, wiecie, skina, takiego wylosować, żeby, wiecie, no nam lepiej szło, wydaje mi się, że tak może być dobrze. A z racji takiej, że wiem, że lubicie, jeżeli ktoś otwiera i wydaje klejnoty w Stumble Guysie albo Stumble Coiny, co najważniejsze, no to, moi drodzy, nie wiem, które koło dzisiaj otworzymy specjalnie dla was to jest zrobione, więc musicie zostawić łapkę w górę za poświęcenie, a my teraz losujemy i czy to będzie, dajcie tego jednorożca, no nie, no serio, dostałam nietypowego skina wydając, kurde, 90 klejnotów, dobra, lecimy, moi drodzy, jeszcze z darmowymi, bo musimy je jeszcze odebrać, wiecie, za reklamę, no to czemu nie, możemy również sobie je też otworzyć, no uwaga, kurde, no 5 klejnotów, dobra, chociaż tyle się zwróci, tak, nie dali nam tam fajnego skina, to tutaj niech udaje teraz klejnoty, chociaż jak wypadnie legenda, to wcale nie pogardzę, moi drodzy, i fajnie by było, żeby taki pakiet 150 klejnotów wypadł. Jakby to wypadło, to otwieramy jeszcze dwa skiny dzisiaj, moi drodzy. Ale jeżeli to nie wypadnie, no to jakoś przeżyjemy. Dobra, a teraz lecimy z kolejnego koła i proszę, dajcie coś o Dawidowi tego rycerzyka. Proszę bardzo, i co?
No i mówiłam, kolejny nowy skinek na moim koncie. I mimo, że nie jest to jakaś legenda albo po prostu coś specjalnego, to i tak fajnie, że jest coś nowego, bo bym chciała mieć wszystkie skiny w Stumble Guysie, ale zobaczymy, jak to się potoczy w przyszłości. A teraz mamy 3 coiny. No dobra, jakoś to przeżyjemy, widzowie, jakoś będzie dobrze. Niestety już nie możemy żadnego fajnego koła fortuny otworzyć poza zwykłym, więc chyba przejdziemy teraz do mojej szafki. Kurczę, ja już nie wiem, ile dzisiaj skinów wydropiłam, więc nawet nie pamiętam, co my takiego dostaliśmy, że wiecie, po prostu wybrać innego skina, a nie ciągle grać tym demonem. Więc teraz muszę tak przejrzeć się pomalutku i zobaczyć, co my dostaliśmy. Jedynie co pamiętam, to dostaliśmy tego Yellow Ridera, ale nim to nie chcę za bardzo grać, bo on, wiecie, no taki zwykły jest, czarny i tak dalej. Z legendy dostaliśmy z epickich, kurczę, no nic nie pamiętam, widzowie, co my dostaliśmy, poza tym demonem, chyba, kurczę, no nie pamiętam. Ej, dajcie mi znać, jakie my dzisiaj skiny wydropiliśmy, być może, kurczę, wy mi jakoś uświadomicie, bo ja, kurczę, no totalnie nie pamiętam. Czekajcie, chyba coś z nietypowych było, z tego co się orientuję. Chyba to był, kurczę, co to było? Ej, coś było z nietypowych zielonego. No nie wytrzymam, widzowie. Coś też było, kurczę, z zielonych. I co? Nie pamiętam. Chyba to był rycerz. Ale, kurde, gdzie on jest? Ej, czekajcie, rycerz był niebieski chyba, tak? Nie, no dobra, to rycerzem chyba nie będziemy grać. Czekaj, tu był niebieski, ale wydaje mi się bardziej... Dobra, chyba ten był też. Z zielonych chyba był ten Winter. Zmieńmy mu kolor na, kurczę, jakiego możemy kolor. Dobra, weźmy ten biały. Będzie taki, wiecie, wymrożony i tak dalej. I wymijam te kroki, bo normalnie irytują mnie ten rok 2023, jak on się tak ciągnie. No i wydaje mi się, że śrubki mogą być, wiecie, no niby nie są fajne, ale mogą być okej, ponieważ zagramy teraz na śmietniku, tak dobrze słyszycie. Zagramy sobie na śmietniku i zobaczymy, jak nam teraz wyjdzie giereczka. No i mam nadzieję, że teraz równie dobrze mi pójdzie, a takie kroki nawet spoko prezentują się na tej mapie, więc możemy jak najbardziej ją zagrać. No i teraz zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że nie odpadnę. Dobra, pięknie nam tutaj idzie. Kolejny piękny skok. Musisz się odizolować od tych ludzi, ponieważ oni mi będą przeszkadzać. No i mogę, kurde, latać, tak jak w poprzedniej mapie to było, że lataliśmy sobie po prostu. No to ja nie wiem, jak się podbiłam, także po prostu, wiecie, no latałam. Można powiedzieć, no bo tam się tak uniosło w powietrze, że chyba nikt tego nie widział. Ale mam nadzieję, że wy widzieliście i też się uśmieliście, tak jak ja. Dobra, a my teraz postaramy się nie odpaść, widzowie. Nie odpadnijmy. Okej, pięknie. Okej, tam widzę jakiś nowy samochód, znowu przeszkadza. Kodą. Może nie będę ryzykować na razie na niego skakać. O nie! Spadliśmy, a zostałaś tylko jedna osoba do końca. No nie, nie wytrzymam. I ten gość chyba... Nie, zostały się 3 osoby. Kurczę, było blisko, widzowie. Było naprawdę blisko, ale ja nie mogę podarować tego. Musimy sobie zagrać jeszcze jedną gierkę i zobaczyć, jak tam to pójdzie. Ponieważ wygrał teraz jakiś Vlidar. Jak zwał, tak zwał. Dobra, nie, na pewno przekręciłam nikt tego typa, a my zagramy sobie kolejną rundę i wydaje mi się, że po prostu ten skin mi nie sprzyja. Zobaczymy, jeżeli tą grę teraz przegram, no to będę musiała wymienić skina, ponieważ on powoduje, że ciągle będę przegrywać, więc nigdy w życiu już nie będę grała. No i moi drodzy, uwaga, pyk, skaczemy, pięknie, nice, dobra, tutaj również i uwaga, czy to skoro... Nie! Co jest gra? Trzeba mi to tak pociągnęło do dołu, to nie, odpadamy znowu, nie, wymieniam, widzowie, tego skina, bo on mi przynosi totalnie pecha. Jakby krzywko przenosił się do szafki, ponieważ nie mogę znieść, że na tak prostej mapie i w dodatku nowej, ja rozumiem, że mapa jest nowa i może jeszcze przeze mnie nieopanowana, ale da się na niej łatwo wygrać, więc musimy wymienić tego skina, bo mam wrażenie, że on po prostu przynosi mi pecha i dlatego nam to idzie. No i kurczę, nadal nie pamiętam, jaki to był skin, więc wybierzmy sobie takiego oto rock and rolla, moi drodzy. No i zagrajmy sobie jeszcze raz na tej nowej mapie i mam nadzieję, że ten skin po prostu przyniesie mi więcej szczęścia i że nim wygramy. Zobaczycie, widzowie, specjalnie dla was to wygram, więc musicie zostawić łapkę w górę. No i ja teraz to wygram. Zobaczycie. To nie będzie tak jak z tamtym skinem po prostu zimowym, że to na luzie przegramy i odpadniemy, jak wiecie, no zwykłe cepy. Więc teraz to na pewno pójdzie lepiej. Zobaczycie. Zaraz się o tym przekonacie. Patrz, już 11 osób odpadło. No i pięknie o to chodziło. Nice. Teraz lecimy. Kolejny pyk. Musisz się od tych ludzi trochę odizolować. Możesz przejść z tym imię jeden. Dobra, dalej pyk. Kolejny zielony samochód. Dobra, teraz muszę tak trochę poczekać, bo te samochody są za daleko. Skoczymy sobie na ten tutaj. Kurde, boję się skoczyć na te trampoliny. One by mnie mocno wybiły, ale wydaje mi się, że później będzie mi ciężko bardzo trafić na te po prostu samochody, dlatego nie będę ryzykować, tak? Bo ja teraz muszę wygrać tą grę. I jeżeli teraz nie... O, lolo, prawie było blisko, żeby mnie tu... Oj, mówiłam, że na przykład wygramy to. Mówiłam, że to wygramy. Ej, dlaczego ja tu przeszłam w ogóle pod tym i na koniec nic się nie stało? Ej, to było coś ciekawego. I na drugi raz może spróbujemy tam wejść. Co wy o tym myślicie? Dajcie znać w komentarzu, bo też widziałam, że tam jest jakieś ukryte, tajne przejście, więc jeżeli będziecie chcieli kolejny odcinek ze Stumble Guysa, to piszcie w komentarzu, a ja na pewno przetestuję tamten
ciekawy triczek, w sensie, no, przejście te dziwne. A dzisiaj dziękuję wam za oglądanie, zostawcie łapkę i zasubskrybujcie mój kanał. I widzimy się już w kolejnym odcinku, tak więc trzymajcie się, cześć!